Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wszyscy płacą podatki, ale tylko budżetówka żyje z podatków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jak się tak zastanowić, jak to do tego doszło, że w Ameryce nastąpił po prostu wybór socjalistów? No i wygląda na to, że patrzymy na upadek pierwszego rządu socjalistycznego. No, ale na jak długo? Na jak długo jest... Na jak długo będzie normalnych w społeczeństwie, jeżeli edukacja, całe wykształcenie jest w rękach lewaków? No, lewacy opanowali kompletnie szkoły. Przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, uczelnie wyższe. To jest po prostu, no to jest plan. To jest plan z 1962 roku, no to już ładnych parę lat, tak? 40 plus 20, 60 lat temu. No i było to w oświadczeniu Port Huron. No i socjaliści, no to w zasadzie oni zrozumieli, że w tym czasie nie mają szansy w wyborach. W wyborach nie mają szansy. Jedynym rozwiązaniem jest marsz przez instytucje. No i ten marsz przez instytucje, no to jest opanowanie środowisk akademickich. No i potrzeba użycia uniwersytetów, koledzy, politechnik do tego, żeby zmienić po prostu młodych ludzi, przekształcić ich na socjalistów. No i to się udało. To wydawało się w tym czasie dosyć takie nieprawdopodobne, dziwaczne, nie do uwierzenia. No ale radykalni lewacy cierpliwie czekali do tego momentu, że w zasadzie na uczelniach w 1999-2000 rok, przepraszam, no to proporcje pomiędzy ludźmi na uniwersytetach, pracownikami, profesorami, wykładowcami, biurokratami i tak dalej, no to było lewica 5 do prawicy do 1. To były te proporcje 22 lata temu, także to nie dosyć dawno. No te proporcje doprowadziły do tego, że coraz szybciej to się wszystko zmieniało i nastąpiło przyspieszenie. Także w zasadzie w 2016 roku, no to na każdego jednego konserwatystę w szkolnictwie, no to było 12 lewaków. No to już jest. Także teraz na dzień dzisiejszy, no to proporcje są takie, że jest 15 lewaków na jednego konserwatystę. Tyle tylko, że ludzie przyjmowani do pracy, no to są przyjmowani mniej więcej na każdego jednego przyjętego konserwatystę, no to jest przyjęty 50 lewaków. Także to wszystko błyskawicznie po prostu się zmienia. Narodowe Radio Publiczne, no to też wszystko tam jest lewactwo. Była taka myśl w latach 40. 50., że są dwie partie, że są jakieś dwa różne punkty widzenia świata. No i w zasadzie kongres powiedział, że będzie Narodowe Radio Publiczne. No ale to samo się stało. To się stało tak, że tam 20 lat temu, no to 95% to była materiału, to była antykapitalistyczna, antywolnorynkowa. To było pompowanie tylko socjalizmu, tak jak na uniwersytetach. I to jest identyczny marsz przez instytucje. No i w środowisku akademickim było to podobnie. No i wpływ tych socjalistów na uczelniach, no to jest po prostu nieprawdopodobny. No i przez ostatnie 20-30 lat wszyscy, którzy są absolwentami, no to oni wierzą w socjalizm. Oni patrzą się tam na ZSRR i mówią, że to Ruscy nie potrafili, a oni jako Amerykanie potrafią. Oni przez lata
przez lata śpiewali na temat Wenezueli, no wtedy, kiedy Wenezuela w pierwszych latach, bo w Wenezueli zagłosowano na socjalisty w 1959 roku właśnie, no to do tej pory wszyscy ci amerykańscy socjaliści mówią, że Wenezuelczycy nie wiedzą, co robią, a Amerykanie będą potrafili. Także od 2000 roku to już wszyscy po prostu mają wyprane mózgi i są kompletnymi socjalistami, przeciwko wolnemu rynkowi, przeciwko kapitalizmowi, przeciwko wolności słowa. Oni są przeciwko wolności słowa, przeciwko prawu do posiadania broni. Oni są za skrobankami w trzecim kwartale. Oni są po prostu za 95% podatkiem dochodowych na pewnych poziomach i tak dalej, i tak dalej. No rodzice się zaczynają buntować, zaczynają się denerwować. Co jest największym problemem? No największym problemem, tak jakby parę lat temu, jak człowiek by się zastanowił nad takimi rzeczami, jak zabieranie funduszy policji, czyli bezpieczeństwo, albo ta cała krytyczna teoria ras, która w zasadzie mówi, że biały to jest wyzyskiwacz, a wszyscy niebiali, no to są uciemiężani, jest najwyższy czas na to, żeby były jakieś reparacje, że cała Ameryka jest zbudowana na rasizmie, na niewolnictwie, na niesprawiedliwości społecznej. W Virginii właśnie ta krytyczna teoria ras, no to doprowadziła do tego, że jeden z tych lewaków przegrał, no i został wybrany konserwatysta. No ale niestety tylko 42%. Także jak człowiek by się zastanowił, jak to jest możliwe, że 48% Amerykanów w tym stanie po prostu wierzy, że są tacy głupi, że są skłonni wybrać bezprawie, że są w stanie wybrać jakieś idiotyczne propozycje, gdzie policja miała być zamieniona w zasadzie na Departament Bezpieczeństwa Publicznego. No to dziwnie brzmi w Polsce, no ale to public safety, no to bezpieczeństwo publiczne, no to jest normalne określenie. No ale zamiast policji, no to mieli być pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, tam w zasadzie do bandziorów, do złodziei, no to mieli wysyłać pracowników społecznych, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. No to także, że to człowiek się drapie po głowie, jak to jest możliwe, że ci ludzie do tego doszli. Te wszystkie lewackie teorie 20, 30, 40 lat temu, no to było po prostu nie do uwierzenia. Nikt nie przypuszczał, że to tak wszystko wyskoczy. No a teraz wykorzystali tego bandziora George'a Floyda, który został w zasadzie, no ludzie muszą pamiętać, że George Floyd, no to nie jest święty. Jemu zrobili pomniki, rodzinie dali tam jakieś miliony. No a to bandzior, on przystawiał rewolwer kobiecie w ciąży do płodu, spędził 5 lat w więzieniu. W tym momencie, kiedy był aresztowany, no to był nahajcowany jakimiś narkotykami, heroiną, kokainą i tak dalej. Poszedł do delikatesów prowadzonych przez Hindusów, dał im 20 fałszywych dolarów, no i zadzwonili na policję, policja przyjechała, chciała go aresztować, on się nie dał, wyskoczył przez okno, nikt nie mówi, nie wspomina, że wyskoczył przez okno, a to był kawał chłopa, 1,90 m ze 120 kg wagi,
no to się szarpał, no to jedyną szansą dla policjanta, żeby nie był zabity czy uduszony przez tego bandziora, no to było go przytrzymać kolanem. No jak go przytrzymał kolanem, no to przez 9 minut błagał bandziora, żeby on się poddał, żeby mógł być zaresztowany i że sędzia i tak go wypuści za 15 minut. No bo teraz we wszystkich tych miastach opanowanych przez socjalistów, prokuratorzy socjalistyczni uważają, że w zasadzie zamykanie kryminalistów, no to jest rasistowskie. Tak, także jeżeli jakiś bandzior jest zamknięty i tam ktoś może przyjść powiedzieć, że to jest rasistowska decyzja, no to prokuratorzy ich uwalniają. No i prokuratorzy ich uwalniają, no i teraz społeczeństwo amerykańskie ma duży problem. No ale to są właśnie ci prokuratorzy, którzy mieli punkty za pochodzenie, którzy byli wychowani na podstawach marksistowsko-leninowsko-stalinowskich. No i przepraszam, no i oni to prowadzą, i oni to wprowadzają, i cała ta Ameryka zaczyna upadać. No rodzice i studenci, no cały czas, każdy wierzy w tą instytucję szkolnictwa, tak? Wierzy w instytucję, że wyższe uczelnie, no to są bardzo, bardzo poważną sprawą. Dorośli wspominają te pamiętają to, co jak oni kończyli uczelnie w latach 50., 60., 70. czy 80. nawet, i to ludziom, normalnym ludziom nie przychodzi do głowy, co to się dzieje na tych uczelniach. Na te wszystkie uczelnie, no to są tak zlewaczone, że po prostu nieprawdopodobne. Jak to się stało? No stało się to, że w latach 60., 70. Uczelnie były płatne, no i komuniści w zasadzie to powiedzieli, że uczelnie muszą być dla wszystkich, i cały ten marsz przez instytucje, no to doprowadził do tego, że ludzie zaczęli płacić ciężkie pieniądze. W sumie zmusili banki do żyrowania, znaczy banki, no to było Fannie Mae, czyli taki federalny fundusz pieniężny, który gwarantował wszystkim pieniądze. Także każdy, kto szedł na uczelnię, te pieniądze były gwarantowane. No to co się stało? Jak banki dawały pożyczki na 2, 3, 4, 5%, no w sumie to na procenty Kongres amerykański zaczął gwarantować ludziom, żeby brali pożyczki. No i przez ostatnie 40 lat, no to wszystkie te czesne, całe te opłaty za szkoły, no to czesne wzrastało średnio 2-2,5 raza szybciej niż inflacja. Także dzisiaj kretyn Biden i wszyscy ci komuniści krzyczą, że trzeba zlikwidować $1 trylion długu studenckiego. No a skąd to się wzięło? No to się wzięło właśnie z tych kretyńskich planów opanowania Ameryki przez komunistów, przez tą marksistowskich ideologów, studenci za demokratycznym społeczeństwem 62 roku, znaleźli pieniądze, znaleźli rozwiązanie, znaleźli uczniów. I kto to zapłacił? No w sumie to zapłacili wszyscy podatnicy. Wszyscy podatnicy. Dzisiaj niektóre nawet stanowe uczelnie kosztują po 40, 50, 60 tysięcy, czyli to jest średnia roczna zarobków rodziców. W latach 70. no studenci pracowali trochę, kiedy byli w szkole średniej, pracowali trochę, kiedy byli studentami, zapracowali trochę w czasie wakacji. Rodzice im dali 2, 3 czy 4 tygodniówki i cała szkoła została zapłacona na cały rok. A teraz niektóre uczelnie, szczególnie te renomowane, no to uczelnia Wikt i Opierunek, no to czasami kosztuje 90 tysięcy za rok.
90 tysięcy za rok. Także powiedzmy 200, 300, 400 tysięcy kosztuje za 4 lata i to jest dopiero 4, to nie jest magisterium, to nie jest i to są następne 2 lata. Także pieniądze są nieprawdopodobne. Całe te lewacka indoktrynacja dzieci spowodowała to, że dzieci po prostu nienawidzą siebie. Szczególnie te białe dzieci są wychowywane w ten sposób, że one naprawdę myślą, że one są potworami, że ich rodzice byli potworami, dziadkowie byli... No i łatwo takich ludzi zastraszonych łatwo kontrolować. No, dołożyć do tego jeszcze wszystkie te szczepionki, dołożyć do tego całą tą panikę 19. No i wygląda na to, że może być jednopartyjny system w Ameryce. To 2022-2024 to się zmieni. No ale te wahadło może znowu za 4, za 8 lat wrócić. No kiedy te starsze pokolenia zaczną już wymierać. Te młode pokolenia nie znają jeszcze kolejek w sklepach jak w Wenezueli, czy w PRL-u, czy w Rosji, czy w całym bloku wschodnim. No i przez jakiś czas będą po prostu szukali tego raju socjalistycznego. No i może się okazać, że za 20-30 lat, kiedy będzie smród, brud i ubóstwo i puste półki, no to z tych lewicowych dzieci, tych lewaków po prostu znowu pójdą po rozum do głowy, pójdą na tak zwany common sense, taki normalny pomyślunek, no i to się odwróci. No ale na razie no to to jest niedobrze. No, amerykańskie społeczeństwo zostało rozbite od środka. Może nie tyle rozbite od środka, ale nasycone socjalizmem. No i cały ten socjalizm wygrał na razie. Teraz socjalizm praktyczny pod Bidenem to dostaje kopa jednego za drugim. No ale tak jak powiedziałem, socjaliści amerykańscy, ci młodzi ludzie do 30 roku życia wychowani, no to oni ciągle są przekonani, że socjalizm amerykański będzie działał, że socjalizm na całym świecie nie działał, bo ludzie są głupkami i nie wiedzą, co robią. A ci socjaliści amerykańscy, no jak wszyscy ci napaleni w Rosji też wierzyli, że socjalizm rosyjski wygra i jest w stanie być zbudowany. Socjaliści polscy no, wprowadzili przez Lublin na czołgach i karabinami, no a później były te wszystkie te odwilże, nie odwilże, te strajki, no to za każdym razem przychodzili nowi socjaliści i mówili, że to trzeba wszystko dopracować. No i kiedy to się wszystko rozwala, no teoretycznie, kiedy są puste półki w sklepach, no bo cała ekonomia socjalistyczna pada, no ale później też po pustych półkach w sklepach, no to znowu socjaliści opanowywują, tak jak dzisiaj, telewizję, prasę, biznesy i to stocznie, kopalnie, to wszystko jest opanowane. Teraz poszli, zdradzili do Brukseli i wszystkie te drugie i trzecie pokolenie tych komunistycznych świń po prostu jest milionerami, tyle tylko, że ciągle tłumaczy, że sprawiedliwość społeczna musi być i że wszyscy mają takie same żołądki. No i do tego to się sprowadza. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Socjaliści, no, to jest moje tysiąc
200 filmików, no to o tym mówi. Obłęd lewactwa amerykańskiego też. To ja wiem, że to może być nużące dla niektórych, że to już macie dość, no ale to jest taki profil, taki program tego kanału, to ta główny bodziec, żeby to pokazać. Że Ameryka pod tą powierzchnią tego dobrobytu i swobody, no wszyscy sobie wyobrażają Amerykę, ale nie taką, która została zmieniona przez ostatnie 20, 30, 40 lat. Staliniści, komuniści, socjaliści, cały ten socjaliści, studenci z demokratycznym społeczeństwem, no to jest partia socjalistyczna, ona rozwaliła Amerykę. Zdrowia dla normalnych.